Panią Małgorzatę Szczepanską, przedstawicielkę, powiedzmy sobie, tutaj z Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie PTTK, gdyby pani mogła zaprezentować głównego koordynatora właściwie szlaku, ale o tym później powiem. Witam bardzo serdecznie również pana doktora i panią doktor Jadwigę i Krzysztofa Wielkus, przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, którzy też również brali czynny, niesamowity czynny udział w tym projekcie.
Bardzo serdecznie witam również pana Roberta Spindwalta, który właśnie szuka konsula, bo on chyba go zna. On z kolei reprezentuje fundację imieniem Tadeusza Kościuszki i również był, brał udział w tym projekcie. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli stowarzyszenia seniorów lotnictwa wojskowego z Krakowa z panem prezesem Wojdyłą. Bardzo serdecznie witam dyrektora Gorzanskiego Parku Narodowego Marka Kurzeje. Bardzo serdecznie witam przy tej okazji oczywiście władze gminy z przedstawicielem, z tej główną głową, wójtem panem Stanisławem Jurkowskim, jak również przewodniczącym panem Tadeuszem Królczykiem Rady Gminy. Jest wśród nas również pani Maria Jurkowska-Łojat, która jest zarazem radną powiatową. Bardzo serdecznie was witam. Witam serdecznie przede wszystkim druhów, harcerzy szczepów. O, jeszcze zapomniałem naszego proboszcza. No jakże o nim zapomnieć, który jest tutaj, ogląda się. Bardzo serdecznie dziękuję, że ksiądz z nami jest. Witam was druhów tutaj przedstawicieli Kaplar i naszych tutaj druhów naszej szkoły. Serdecznie witam druhne i druhów oczywiście, jak również witam dyrekcje poszczególnych szkół podstawowych. No i przede wszystkim was serdecznie witam. Szanowni Państwo, teraz wszystkich serdecznie zapraszam do pomieszczeń Wielkiego Ośrodka Kultury. Tam otworzymy następną wystawę i tam będą punkty przemówienia. Szanowni Państwo, ta wystawa to jest reprezentacja tego, co w tym momencie już stoi w górach, w całych Karpatach Polskich, zaczynając od Roztok w Bieszczadach, kończąc na Jeleśni w Beskidzie Żywieckim. Jest to pierwszy etap realizacji śladów lotniczych w Karpatach. Ta wystawa w otwartym krajobrazie nie powstałaby, gdyby nie było współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej, które reprezentuje pani Małgorzata Szczepańska. To ta pani? Nie byłoby tego, gdyby nie współpraca ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, reprezentowana przez pana Szczepana Kupisza. No obecny tu jest prezes. Prezes. A ja jestem odnowodem. Nie byłoby tego, gdyby nie współpraca w ogóle ze środowiskami lotniczymi, które reprezentuje czynny pilot, pan Majkowski. Następnie nie byłoby tego, gdyby nie współpraca z Politechniką Krakowską, ale gdyby nie było współpracy z gminami, takimi jak Ochotnica Dolna, reprezentowana przez pana wójta, parkami narodowymi, które reprezentuje tutaj wicedyrektor Zwolnieckiego Parku Narodowego Marek Kurzeja,
i z dziesiątkami pasjonatów, historyków. Tego by nie było. To jest, to są niektóre z tablic, kopie niektórych tablic, które są w tej chwili instalowane w górach. Natomiast te sylwetki pod oka na ciemno tle, one symbolizują te maszyny. To jest oczywiście tylko wybór samolotów amerykańskich, brytyjskich, polskich, które zakończyły swoje misje. Poprosimy całość tej dzisiejszej uroczystości dedykujemy tym, którzy 71 lat temu zakończyli jedną z tych misji właśnie tutaj w okolicy załogi amerykańskiego samolotu z 15 lat wdzięcznej, B-24 Liberator, załogi dowodzonej przez porucznika pilota Williama Benzinka. On oddał swoje życie, ratując życie swojej załogi. Ale za każdym razem wspominam o tym, że ta załoga zdecydowała się ominąć polskie miasto, ominąć Kraków, wybierając dłuższą drogę z uszkodzonym bombowcem do linii rosyjskiej, gdzie być może czekałby ich ratunek, tylko dlatego, żeby nie ryzykować, ażeby 30-tonowym samolotem nie wpaść w sam środek polskiego miasta. Dlatego też ostatni z żyjących członków załogi, pan obecnie już kapitan Spencer Feld, do którego dzisiaj napiszemy list, żyje do tej pory w Salt Lake City, i niestety nie żyjący już polski lotnik, który dokonał ostatniego zrzutu dla Armii Krajowej, pan major Antoni Tomiczek, 3 lata temu zostali odznaczeni wysokimi odznaczeniami przez prezydenta miasta Krakowa i marszałka województwa małopolskiego. Wspominamy o tym, rozpoczynając ten szlak tu właśnie w Ochotnicy. Bardzo serdecznie proszę pana konsula o symboliczne podejście tutaj. Wejście, tym samym podchodzi pan na szlak. Prosimy o parę słów. Pani tłumaczka musi nam coś pomagać. Now speaking English. I've only been here for one month, so I don't speak Polish very well. But I'm very happy to be here today with all of you. So far it's been a warm welcome and I'm looking forward to the rest of what we'll be doing today. Panie stanie bliżej. Czy taki ładny chłopcu ładna Mamy nadzieję, że co roku będziemy się spotykali tutaj w Ochotnicy, ale będziemy się spotykali również w innych miejscach. Drodzy Państwo, to jest taki znak szlaku. On będzie sobie wędrował przez wszystkie miejsca związane z historią lotnictwa. This is the sign of this train. It will be wandering across the all places in Polish mountains connected with the history of Nietzsche. This is the first step. To jest nasz pierwszy krok. Tu jest specjalna książka, po której będziemy się wpisywać. Proszę Państwa, jesteśmy wszyscy turystami, jesteśmy wszyscy wędrowcami. Zaczynamy dzisiaj w Ochotnicy, ale po 27 grudnia spotykamy się w Szczawie, w miejscu, gdzie został dokonany ostatni zrzut dla Armii Krajowej. Następnie 9 stycznia spotykamy się w Krakowie na hotelu Chiny, gdzie lądował amerykański bombowiec Flying Fortress o imieniu Kennedy. I potem w miejscach, gdzie będą stawały tablice, będziemy się spotykać w podobnym gronie, będziemy spotykać się na szlaku. Drodzy Państwo, pamiętajmy o jednym, że wolność nie jest za darmo. Te sylwetki maszyn symbolizują ofiary. Dlatego
bardzo będziemy prosili księdza proboszcza o odmówienie modlitwy za kolegium, której wszyscy posłuchamy i do której się włączymy. Bardzo ładnie, bo tak jak powiedział święty Jan Paweł II, naród, który nie pamięta o swojej przeszłości, on traci też swoją przyszłość, teraźniejszość. Rzeczywiście Polska i Ameryka stają się takimi tutaj świadkami, co to znaczy wolność. Tak, się mówi, że wolność krzyżami jest mierzona, tak samo niejako w naszych pięknych górach, w Gorcach, ale w ogóle Karpatach. Ta wolność mierzona jest samolotami. Samolotami, które dla wolności, niezależnie czy z dalekiej Ameryki, ale ta bliskość tu się stała. Otoczmy więc modlitwą tych wszystkich, którzy zakończyli ziemię w górach, w naszych Karpatach, a szczególnie tu, w naszych gorczańskich szczytach, pagórkach, którzy chociażby 71 lat temu, przy tej ostrej zimie, którą rozmawialiśmy z panem dyrektorem parku, mieli tą świadomość, że to już koniec. Może trzeba dodać jedną rzecz, że co prawda pierwsza tablica została wmurowana i odsłonięta w Muzeum Lotnictwa 3 miesiące temu. Ale naprawdę pierwsza tablica w Karpatach jest odsłonięta tu i tu mamy dzisiaj otwarcie. I takie otwarcie, żeby się powtarzało, jeszcze bardzo długo. Cieszymy się. Można jeszcze dwa słowa? Takie strofy wiersza lotnika, pilota, poety. Gdy włos ujrzysz siwy i gębę w bruzdy, niech ci kolego nie będzie żal. Starzy lotnicy nie umierają, lecz odlatują w siną dal. Panie Szanowni Państwo, Szanowni Zebrani, Panie Konsulu, wszyscy dostojni goście. Jest mi bardzo miło, jako gospodarzowi tej gminy, że właśnie mamy w tym momencie doskonałą lekcję historii, lekcję pamięci. Jesteśmy tutaj przedstawicielami wszystkich niemalże, którzy powinni zabiegać o to, pamięć o przeszłości była wieczna. Bardzo dziękuję przy tej okazji księdzu proboszczowi. Dziękuję wszystkim instytucjom, którzy dbają o to, pamiętają o tym. Dziękuję panu Wielbusowi, znam z imienia i nazwiska. Wszystkim, którzy do tej uroczystości się przyczyniają. Dziękuję panu konsulowi, że znalazł trochę czasu, aby poświęcić. Naród polski, amerykański to wiąże długa historia, wydeptana przez chicagowskie ścieżki, nowojorskie również. Także cieszymy się, że pan tutaj jest z nami tutaj doniosłej naszej i waszej też lekcji historii. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję. Proszę Państwa, ten znak będzie wędrował. Teraz jest w rękach pana konsula jako gospodarza tego amerykańskiego miejsca w Polskiej Górach. Ale 27 ten znak jedzie do Szczecin. Tam organizatorami, współorganizatorami miejsca, które jest związane z tradycją zrzutów lotniczych, z tym ostatniego zrzutu lotniczego dla Armii Krajowej, który odbył się w nocy z 27 na 28 grudnia 1944 roku. Tam gospodarzami są przedstawiciele Klubu Seniorów, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego prosiłbym pana prezesa i pana Szczepana. A głównym pomysłodawcą jest Stefan Blondes? Tak, bardzo prosimy panów tutaj, pana Stefana, wszystkich. Tak jest. Skoro ten znak jedzie do Szczawy, dlatego teraz prosiłbym o symboliczne przekazanie przez pana konsula na ręce. Bardzo prosimy. I to jest, on będzie wędrował po szlakach lotniczych na ziemi. Dla 20
And it's our anniversary that this one is set in Szczawa, and maybe in the future the each one place connected with the aviation history of Polska. Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tchnie, już ginie pośród mur najśmielszych orłów niebotyczny ślad, niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dmie. Jesteśmy od Ikara męczy od tysiące lat. Czasami silnik płonie, ogień żre i pali, przyczajony śmigło przetnie spadochronu śliską nić. Męczy się mózg i dłonie, serca w piersiach parą, bośmy młodzi, chcemy zwycięstw, chcemy żyć. A jeśli z nas ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak, znów pełny gaz, bo cóż, że spadła któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. A tych, co pozostali, trwoga nie przenika, radość skrzydła nam rozwija, nie przeraża śmigieł krzyż, nigdy nie ścichnie w dali mocny głos silnika, lecieć, a nie dać się mijać, zawsze wzmysz. Zawrót gorgoczy, śmiały i linek wycie i wyrównanie, aż się zgięły kwiaty jasne, krąg ziemi oszalały, ginie w błękicie, pięć części świata za ciasne. Lecz w górę znaku nasz nie trzeba wcale słów, skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka, orła mamy hart, mek polski czuj na straż, husari dawnych głów. Nie ścichnie nigdy w dali głos silnika, hej na start!